Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku pogadankowym. Dzisiaj pogadamy sobie nie o grach, ale o czymś innym, a dokładniej będzie to Lego. Po prostu postanowiłem pochwalić się Wam, jaką mam kolekcję swoich klocków, które poniekąd wpisują się moim zdaniem pod cały zamysł Retrowni, czyli powrót do dzieciństwa plus jakieś fajne wspomnienia i rzeczy, które kojarzą się po prostu nam z młodością. Także postanowiłem nagrać taki odcinek, bo też bardzo możliwe, że jakoś będę chciał rozwinąć jeszcze taki content legowy na kanale. Ale o tym opowiem zupełnie na samym końcu. Teraz Wam opowiem o tym, co sobie tutaj przygotowałem. Mam około 20 zestawów, które w sumie, tak jak sobie pomyślałem, to nawet mam w miarę dobrze zachowane. Jest to cała moja kolekcja Lego, którą posiadam od, nie wiem, od 90 chyba pierwszego roku, z tego co sprawdzałem, aż do w sumie roku ubiegłego. Także trochę tego będzie, może nie przedłużając sobie, zaczniemy po prostu. Pierwsze, co tutaj mam z wierzchu, to jest to zestaw Lego Piraci. To jest prawdopodobnie jeden z najstarszych zestawów, jaki posiadam. Oczywiście wszystkie pudełeczka są puste, wszystkie klocki mam w osobnym miejscu, pokażę Wam to na samym końcu. No tutaj niestety już ząb czasu nadgryzł kartonik, ale jest to, z tego co pamiętam, pierwszy zestaw, jaki dostałem, myślę, że gdzieś w wieku 4 lat. Lego Piraci w sumie do dzisiaj bardzo lubię te zestawy. Chyba jeszcze coś tam z tego będzie, ale właśnie jeszcze... Chciałem zobaczyć datę. 94 rok to jest niby dystrybucja, także takie coś. Lecimy sobie dalej, żeby nie przedłużać. Tutaj mamy drugi zestaw z serii Lego System i jest to coś od rycerzy, z tego co kojarzę. Lego Knights to się chyba nazywało. Taki sobie wóz. Chciałem też jeszcze zobaczyć datę, ale przy wszystkich nie będę sprawdzał. 95 rok, także coś takiego tu jest fajnie zachowane. Instrukcje mam prawie do wszystkich. I generalnie jeszcze to jest taka ciekawostka, jakby kogoś to interesowało, że ja sobie te klocki odkopałem generalnie gdzieś ze 2 lata temu i zrobiłem sobie taki spis wszystkich części na stronie rebricable.com i generalnie sprawdziłem, które części mi brakują, bo wiadomo, po 20 ponad 5 latach, czy nawet prawie 30, no to mi trochę części brakowało. Większość już udało mi się skompletować, tak naprawdę może z 2-3 zestawy tylko mają jakieś brakujące klocki, ale to są to rzeczy, które są bardzo drogie, jeżeli chodzi o jakieś pojedyncze elementy, więc na razie sobie to zostawiam, po prostu czekam na okazję, aż się pojawią gdzieś w jakiejś rozsądnej cenie. Teraz sobie lecimy dalej, mamy Lego Technics, taki helikopterek. To też pamiętam, że dostałem kiedyś na święta. To gdzieś już mogłem mieć 8 lat, tak mi się wydaje. Tu mamy jakieś farfocle poprzyklejane. Nawet jest jeszcze cena 53,20. W tamtym roku myślę, że to mogło być dosyć dużo. Podejrzewam, że tak jak teraz gdzieś koło stówki. Trzeba by sprawdzić, jak się inflacja po prostu przesuwała od roku 98 do przodu. Dobra, teraz po prostu wyjmuję w takiej kolejności, jak mam, więc teraz coś nowego. To jest chyba zestaw z zeszłego roku. Mamy tutaj taki buldożerek, również to jest Lego Technics. Lego Technic. I to są takie zestawy dwa w jednym, że można zbudować dwa różne modele z jednego zestawu. Tak naprawdę z tych wszystkich zestawów zawsze można było zbudować kilka rzeczy. Tylko że na ogół instrukcje były tylko do jednej rzeczy, maksymalnie do dwóch. No a te niby mają instrukcje specjalnie do dwóch zestawów, które są zupełnie inne. No, tak powiedzmy na marginesie. Tutaj mam drugi zestaw też z tej samej serii. Jakieś ciężarówka, wywrotka chyba, koparka to jest napisane. Tutaj na kartoniku również to jest z tego zestawu dwa w jednym. Tu koparka to jest chyba raczej to na drugiej stronie, co widzicie. Także to by było tyle z nowych. I tu mam jeszcze jeden z tych nowych. Właśnie te zestawy dwa w jednym jakoś tak mi się bardzo spodobało, a ten dostałem w zeszłym roku
od jednego z was, tak po prostu sobie mi wysłał. Do dzisiaj bardzo szanuję i doceniam. Chociaż mi było bardzo głupio coś dostawać za darmo. Ale chyba jakoś się odwdzięczyłem, przynajmniej mam taką nadzieję. Także fajny samolocik też. I teraz lecimy do jakichś starszych znowu zestawów. Mamy Lego Technic z roku 97. Jest to chyba jakiś taki bolid Formuły 1. Albo coś takiego, przynajmniej tą jedynkę ma tam narysowaną. Też tutaj są jakieś alternatywy. Pamiętam, że do tych zestawów Technic też miałem silniczek, znaczy mam ten silniczek cały czas, tylko że właśnie też miałem taki kartonik, w którym tam był ten silniczek, ten pilocik cały, ten stary pilocik taki wielki z dwoma przyciskami, bo teraz to już można praktycznie smartfonami sterować z tego, co się orientuje w Lego. Ale były też jeszcze takie nowsze silniki, które dosyć fajnie wyglądały. No i te właśnie zestawy Technic w większości miały na końcach instrukcji właśnie takie jeszcze kilka stron, gdzie było pokazane, jak można zamontować taki silniczek, żeby to po prostu jeździło sobie. Także to było fajna rzecz tak naprawdę. Bo tych zestawów Technic miałem kilka i te silniczki mogłem sobie wykorzystywać. Tu mi się jeszcze jeden odkopał, zestaw 2 w 1. To są z tych nowych. Taki motorek fajny. On mi się podobał, bo ma taki łańcuch. Tutaj go widać. Można sobie go powiększać, pomniejszać, skracać do woli i wykorzystywać w różnych fajnych zestawach. Także to jest fajna rzecz z tym łańcuchem. To mam tak naprawdę 4 te zestawy 2 w 1 i one są chyba wszystkie z 2020, nie, widzę 22 rok, 23 rok. Także no takie mniej więcej praktycznie nowe można powiedzieć. Tutaj mam coś już bardzo fajnego, starego Lego System. To chyba też będzie z tych zestawów o rycerzach. Kupione w Rossmanie za 22,70. Zobaczcie na to. To jest po prostu jakaś magia, że jeszcze te ceny tutaj są. I to jest rocznik 97. To ja w ogóle wtedy Rossman już był, to się trochę zastanawiam, ale bardzo prawdopodobne. No chociaż też na pewno było tak, że jak on powstał w 97, to w Polsce czasami one nawet i 2 lata później jeszcze były normalnie w sklepach. Zresztą teraz jest podobnie. Więc niekoniecznie to musiało być kupione w 97. Tutaj mam jakiś mikroskopijny kartonik, patrzcie, Lego System. Również piraci. Mamy takiego szkieletorka i jakiegoś wąsacza. Fajna rzecz. I to kosztowało w Rossmanie 7,70. O jen, jakby teraz takie zestawy były po 7,70, to ja bym do Rossmana codziennie chyba chodził. Kurde, to były czasy. Lecimy sobie dalej. Teraz coś dla odmiany pokażę wam, bo miałem jednego Bionicla. Nigdy się nie jarałem tymi Bioniclami, chociaż wiem, że po prostu mania na nie była potężna. Tu jest Onua, on się nazywał. I on chyba jest nawet w środku, tak, bo to jest jedyny w sumie zestaw, którego sobie nie rozdzielałem na części. Także mogę wam pokazać. On sobie tak wygląda. Wiem, że miałem jeszcze do niego jakąś dodatkową maskę, którą albo w jakichś chipsach znalazłem, albo gdzieś w jakimś innym czymś. W każdym razie samą maskę, a mam ją nawet tutaj. Tylko to w sumie nie jest maska do niego, ale jest w jakimś unikatowym kolorze, bo pamiętam, że szukałem, to bardzo mało ich jest dostępnych, więc one gdzieś były po prostu dodawane, ale właśnie nie pamiętam, albo do chipsów, albo do czegoś innego tam wtedy, co Bionicle po raz pierwszy pojawiły się na rynku, to było dosyć duża mania na to. Wiem, że tych serii tam wychodziło mnóstwo, potem jakieś jeszcze inne, ale to jakoś mnie nie jarało. Zawsze wolałem te zwykłe, a najbardziej to w sumie za dzieciaka to lubiłem te Lego Technic, a teraz to w sumie nie wiem, ale na końcu filmu może się okazać, także możecie oglądać do końca. Tutaj mam znowu jakiś maciubki taki kartonik. Dosłownie tam 20 pewnie albo 30 klocuszków Lego Technic, taki mały helikopterek. Musicie mi wybaczyć, jak dobrze nie będzie widać czegoś, bo mam trochę problem tutaj z wizją na żywo i bo nagrywam, jak widzicie, w ogóle w innym miejscu niż standardowo. No ale cóż, szukam ceny, bo już teraz jestem zaciekawiony, ale nie ma na tym ceny akurat.
Co tu mamy dalej? No niestety nie od wszystkich mam, nie od wszystkich mam kartoniki, ale mówię, i tak dużo mi się zachowało w dobrym stanie. Tutaj na przykład mam jeszcze taką instrukcję, chociaż wszystkie instrukcje mam w innym miejscu, więc ją też będę musiał sobie przełożyć. Takiego robocika, bardzo fajny robot, tak swoją drogą, bardzo fajnie to wyglądało. Muszę sobie ją odłożyć w inne miejsce, bo na końcu wam jeszcze pokażę te moje klocki wszystkie posegregowane. To jest taka moja druga największa pasja poza grami retro, więc po prostu, tak jak mówię, postanowiłem się trochę pochwalić, a trochę też chcę jakiś minimalny akcent tutaj na kanale zostawić z tej mojej drugiej pasji. Chociaż to jest taka dosyć droga pasja i po prostu co? No i to nie zajmuje mi tyle czasu, co samo retro, że tak powiem, nie? Bo to jest po prostu rzecz, którą się tam 2-3 razy w miesiącu zajmę, po parę godzin sobie coś tam poskładam, coś tam sobie posegreguję i tyle. Dobra, dalej mamy tutaj taki Lego Creator. To już jest 3 w jednym. Tego sobie kupiłem gdzieś w zeszłym roku, bo pamiętam, że coś kupowałem chyba w Empiku i zauważyłem, że on był w promocji za jakieś śmieszne pieniądze typu 20 zł i tak sobie go wziąłem. Akurat te kosmiczne zawsze figurki mi się podobają. Tutaj w sumie widać fajnie tą figurkę z tymi łebkami takimi przezroczystymi. Także zawsze lubiłem te figurki. Gdzie się jeszcze mam? Tak w ogóle to mam jeszcze gdzieś taki ogromny zestaw. Miałem taki, znaczy zestaw. To był taki ogromny karton, w którym były dwa zestawy, zdaje się. I tam były też jakiś taki łazik kosmiczny. Czy tak, nie, to był taki owad kosmiczny. Plus coś jeszcze i do tego była taka maska plastikowa, takiego kosmity. No to gdzieś mi to przepadło, chociaż myślę, że może jakbym poszukał jeszcze gdzieś na starym mieszkaniu, to może bym to kiedyś znalazł. Muszę się zainteresować, może by się udało to odkopać. Okej, okay, kolejny zestawik jaki tutaj mam to z Lego Technic, taki tutaj motorek z 95 roku. Też jeszcze fajnie zachowany kartonik, jest model drugi również do złożenia, taki trójkołowy. Bardzo w sumie ciekawa opcja, że możemy zrobić motorek dwukołowy albo trzykołowy, czy jakkolwiek to się tam odmienia. Kolejny zestawik, który też pamiętam, że można było do niego podłączyć silniczek. To jest taki żółty bolid. Tu załóżmy, że to jest Formuła 3, bo ma trójeczkę z przodu, również wersja alternatywna. Była także takie coś, szukam ceny, 29,60 taki model kosztował, no myślę, mówię, gdzieś w granicach 98, może 7 roku. I co tu jeszcze? Zostały jeszcze w sumie dwa kartoniki i dwa duże. To jest takie coś ciekawe, praktycznie mam w stanie nienaruszonym, taki piłkarski zestaw. Można było sobie strzelać. Wszystkie klocki potrzebne do tego mam. Nie wiem czy... A, w środku mam jakiś jeden i taką planszę. Nie, mam wszystko w środku. Akurat z tego nie chcę nic wyciągać, ale patrzcie, z tego można było złożyć taki jeden ogromny stadion. No, oczywiście trzeba było pewnie wydać parę tysięcy złotych, żeby to wszystko uzbierać. Ale bardzo fajna rzecz. Podejrzewam, że to było z jakiejś okazji, jakiegoś mundialu, 2000 rok, no to 2000 rok to Mistrzostwa Europy były, tylko nie pamiętam już gdzie, piłkę nożną. No i ostatni taki mały zestawik Lego Technic, również 26,90. I tutaj wam jeszcze pokażę taką rzecz z tyłu, bo w sumie nie wiem czy na innych też było, ale możecie sobie zobaczyć, że właśnie jest pokazane, że z takim zestawem dodatkowym z silnikiem można było z tego zrobić wersję jeżdżącą. I ja właśnie dokładnie ten zestawik tutaj miałem, co jest pokazane, gdzie były wszystkie te techniczne części, plus wszystkie gumki, silnik, plus ten pilot do sterowania. No i właściwie do dzisiaj to działa, bo ostatnio nawet patrzyłem i jeszcze się kręci ten silnik, więc nieśmiertelna sprawa. No i na koniec zostały mi dwa duże zestawy. Jeden z zeszłego roku sobie kupiłem.
na fali popularności filmu od Pixara Baza Astrala. Bardzo fajny zestawik. Naprawdę fajnie się prezentuje na półce. W sumie mogę wam go pokazać, bo to jest jedyny model, który mam złożony cały czas i on sobie stoi. Jeszcze wam pokażę tutaj tył. Bardzo mi się podobał ten film Pixara. Generalnie Buzz Astral, fajna postać, a tu przedstawiony w taki zupełnie inny sposób niż Toy Story. I spodobało mi się to. To na koniec wam jeszcze to pokażę. I teraz jeszcze przejdziemy do największego w sumie kartonu, jaki mam. Nie wiem, czy zestawu, ale jest to taki oto zestaw. Pokój życzeń od Harry'ego Pottera. I to jest chyba zestaw zeszłoroczny, z tego co kojarzę. Muszę tutaj trzymać ręką, bo mi wypada instrukcja. To jest zestaw z roku... No nie powiem wam, bo akurat mam tutaj kod kreskowy przyklejony. Chyba, że jeszcze gdzieś z innej strony jest, ale chyba nie. Ale na 99% jest to zestaw zeszłoroczny. I a propos tego, wam opowiem na samym końcu, co bym chciał zrobić z tego zestawu. I co prawdopodobnie będzie się pojawiało na kanale, jakieś takie filmiki, może jeden na miesiąc, może jeden na dwa miesiące. Zobaczymy. Teraz w każdym bądź razie pokażę wam ten statek i pokażę wam klocki, które mam posegregowane. I na koniec zrobimy jeszcze podsumowanie, w którym opowiem o challenge'u, który planuję. Także chwila przerwy. Okej, dla was to żadna przerwa nie była. To wam tylko chciałem pokazać. Taki oto statecznik Baza Astrala z taką fajną plakietką tutaj. Jak sobie stoi na półce, no to ma swoją specjalną nóżkę. On jest taki lekko przechylony jak stoi. Nie wiem, jak to wam tutaj dobrze pokazać, żebyście coś widzieli, ale generalnie jest bardzo fajny model. Różne są ruchome części. Plus mamy tutaj tego kota, który występował w filmie. Ja sobie ich tak tutaj poprzypinałem, żeby po prostu luzem nie stali. Dobra, jakoś to tam potnę, żebyście to dobrze widzieli. To był ten zestaw, który wam chciałem pokazać, który mam w sumie zawsze złożony. I teraz pokażę wam wszystkie moje klocuszki, które sobie już tu przyniosłem. Ale to wezmę kamerę w rękę. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Okej, tak to by wyglądało. Wszystkie moje klocuszki poukładane. Musicie mi wybaczyć za mało stabilne. Postaram się mało cząść. W każdym bądź razie tutaj mam wszystko. Nie będę tego wyjmował. Wszystko poukładane kolorystycznie, czy tam jakoś tematycznie. Trochę tego jest. Tam jeszcze pod spodem są klocuszki, plus do tego mam jeszcze dwie takie walizeczki z jakimiś tam częściami. Bardzo fajne w ogóle walizeczki, można sobie w Actionie takie kupić za chyba 12 zł, więc polecam. Tu mam jakieś tam różne części i tu mam jeszcze dodatkową taką skrzyneczkę do części, które tylko są do właśnie tych zestawów Harry Potterowych, więc mam to w miarę jakoś posegregowane. I tak to się prezentuje, ale do tego mam jeszcze dwa pudełka z minifigurkami, które teraz dla was rozłożę, żeby wam pokazać i będziemy mieli wszystko nagrane. Tutaj widzicie figurki z zestawów Technics, to były takie większe figurki. Takie posiadam 4. Jeden niestety nie posiada szybki na kasku, ale to jest do dostania, więc jeszcze to jest przede mną. A teraz przejdziemy sobie do wszystkich tych małych figurek. Mamy tutaj jakiegoś rycerza. Mamy jakiegoś kosmonautę, mamy tutaj króla. Jest kolejny jakiś kosmonauta plus jakiś obcy. To jest chyba jakiś cyborg. To był chyba kierowca, pilot helikoptera. Tutaj mamy takiego oto rycerzyka z fajnym pióropuszem. Jest jakiś sobie pan pirat. Pan pirat ma włosa na sobie. Już nie ma. Tutaj mamy trzech braci bliźniaków. Niestety jeden też jeszcze czeka na swój hełm, ale się doczeka. Wszystko w swoim czasie.
Tutaj mamy, chyba to był jakiś nurek, tak mi się wydaje, bo on ma taki sprzęcior, tutaj wam pokażę, do nurkowania. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Mamy tu jeszcze jakiegoś kolejnego pana, to jest chyba ktoś z piratów, z zestawów pirackich. Kolejny pan astronauta. Mamy tutaj jakiegoś bad guy'a typowego z Dzikiego Zachodu. Tu mamy kolejnych jakichś obcych. Tak jak mówiłem, właśnie one mi się zawsze podobały, te figurki. Mamy kościotrupka, który też był bardzo zdekompletowany, bo mi chyba brakowało od niego dwóch rąk i jednej nogi, ale udało się wszystko zdobyć. Tu mamy dwóch nurków. Nie wiem, czemu mam dwóch takich samych, ale mam. No i na końcu mamy szeryfa. A teraz przejdźmy sobie jeszcze do tych Harry Potterowych. Mamy tutaj dwóch Harrych, jeden jest z jakichś młodszych lat, drugi jest właśnie z tego zestawu z Pokoju Życzeń, więc tu już jest ten 17-letni Harry. Mamy Dumbledore'a, mamy Draco Malfoya, tu mamy dwie Hermiony, a pośród nich jest Zabini. I tu mamy Szarą Damę i Voldemorta ze swoim wężem Nagini. To jest wszystko, co posiadam. Okej, okay, a na koniec wam chciałem powiedzieć o challenge'u, który sobie postawiłem jako takie pragnienie życiowe, jak to było w Simsach. W Simsach się wybierało marzenie życiowe chyba, w którym trzeba było dążyć do tego. Tutaj sobie postawiłem taki cel. Pewnie większość z was kojarzy zamek Hogwartu z Lego, który jest ogromny, on chyba ma ze 6000 części z tego, co kojarzę. I chciałem go kiedyś sobie kupić, ale no ceny są dosyć zaporowe. Teraz już w sumie coraz trudniej go dostać, bo on już wyszedł kilka lat temu i te ceny już w sumie tylko rosną. Więc postanowiłem, że zrobię sobie taki inny challenge. I kupiłem sobie taki oto zestaw, od którego chciałbym zacząć zbieranie klocków potrzebnych na zbudowanie Hogwartu. Nie wiem, czy będę wam umiał to dobrze wytłumaczyć, ale jeszcze po drodze będą cele pośrednie mojego zbieractwa. I generalnie zestawów z Lego Harry Potter wyszło około 160, no może tam nie licząc kilku zestawów, w których były po prostu tylko figurki. I ja sobie postawiłem taki cel, żeby uzbierać wszystkie klocki, które są potrzebne, żeby zbudować każdy możliwy zestaw. Nie wiem, czy to jest wykonalne, może być trudno z niektórymi rzeczami. Ale z tego, co sobie już zacząłem kompletować, to wiele rzeczy da się bez problemu dostać. Więc teraz na czym będzie polegał mój challenge? Będę sobie zbierał po kolei różne zestawy mniejsze, które będę co jakiś czas prezentował na kanale. Ale tak jak mówię, to może być tak, że będzie jeden filmik w miesiącu, a potem za pół roku będą dwa kolejne filmy, bo po prostu to trzeba mieć pieniądze, żeby to kupować. Ja tak nie lubię wydawać pieniędzy na głupoty, jak nie mam zwłaszcza. Więc po prostu jak będę miał jakieś większe fundusze, to sobie będę jakieś tam części dokupywał i będę sobie powoli kompletował. Na razie jestem blisko zebrania klocków na cztery chyba pierwsze zestawy. Tam mi brakuje po jeden, dwa, trzy klocki. Więc jak już to uzbieram, to wtedy wam po prostu zaprezentuję takie coś. Zrobimy sobie filmik, gdzie tam przez 30 sekund wam tylko mówię, co to jest za zestaw, skąd on się wziął, bo niektóre są na przykład jakieś limitki czy coś. To wtedy wam po prostu o tym powiem i sobie ustawię kamerę i będę sobie je składał w jakimś tam przyspieszonym tempie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Na koniec zrobię jakieś parę fotek, żeby to zmontować po prostu. I tak sobie to wymyśliłem. Także trochę roboty przede mną. Czy to się w ogóle uda? To jest taki plan naprawdę na 10 lat, 15. A może nigdy mi się nie uda? No zobaczymy, jak to będzie szło. W każdym bądź razie mam nadzieję, że w miarę to wam wyjaśniłem, na czym polega mój challenge. Jedyne co, to na prawie 100% nie będę zbierał wszystkich minifigurek, które były, bo tych figurek do Lego Harry Potter było ponad 500 i po prostu mam tam, nie wiem, ich z 10, podokupuję kilka jeszcze takich, co będą mi potrzebne, a generalnie raczej będę korzystał po prostu z tych, co mam w ewentualnej prezentacji, więc te zestawy będę sobie kompletował, ale z wykluczeniem minifigurek. No i to by było na tyle. Ten zestaw też sobie kiedyś złożymy i po prostu wam pokażę, jak to wygląda, bo teraz już jest rozłożony i wszystkie części mam pochowane, tak jak wam pokazywałem.
Także to by było na tyle. Jestem ciekawy, czy Was zainteresował taki odcinek, czy Was będzie to ciekawiło dalej do wykonywania tego mojego challenge'u, jaki sobie przedstawiłem. Dajcie mi znać. I dla tych, co się martwią, że teraz na kanale będą klocki, to mówię, że nie, to jest tylko dodatek, który będzie stanowił gdzieś może maksymalnie 5% całego kanału, reszta się wszystko będzie odbywała tak, jak się odbywa. Będą gameplaye, będą różne pogadanki, będą jakieś recenzje, może jeszcze coś wymyślę, zobaczymy. No na razie powiedzmy, że mam na tyle czasu, żeby sobie tam spokojnie działać, jak będzie mniej czasu, no to z czegoś będę musiał zrezygnować. Także dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle o tym filmiku, czy Wam się podobał i czy będziecie mi kibicować. A teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!